liczby, rozdział dwudziesty Pan powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona Policzcie całą społeczność Izraelitów według ich rodów, wszystkich zdolnych do walki w wieku od lat dwudziestu zwyż. Mojżesz więc i kapłan Eleazar tak zarządzili na równinach Moabu nad Jordanem naprzeciwko Jerycha. Należy spisać wszystkich mężczyzn w wieku od lat dwudziestu zwyż jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Oto są Izraelici, którzy wyszli z Egiptu. Pierworodnym synem Izraela był Ruben. Synami Rubena byli natomiast Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów, Pallu, od którego pochodzi ród Palluitów, Hezron, od którego pochodzi ród Hezronitów, Karmi, od którego pochodzi ród Karmitów. Są to rody Rubenitów, których liczba wynosiła 43 730 osób. Do potomków Pallu należał Eliab, którego synami byli Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy powstali przeciwko Mojżeszowi i razem ze zwolennikami Koracha zbuntowali się przeciwko Panu. Wtedy to rozwarła się ziemia i pochłonęła ich razem z Korachem. Cała natomiast gromada zginęła od ognia, który spalił 250 mężczyzn przez to stali się oni znakiem ostrzegawczym synowie Koracha jednak nie zginęli. Oto potomkowie symeona według ich rodów. Od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów od Jamina ród Jaminitów od Jakina ród Jakinitów od Zeracha ród Zerachitów od Szaula ród Szaulitów. Są to rody symeonitów dwadzieścia dwa osób objętych spisem. Oto potomkowie gada według ich rodów. Od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Hagiego ród Haggitów, od Szuniego ród Szunitów, od Ozniego pochodzi ród Oznitów, od Eriego ród Eritów, od Aroda ród Arodytów, od Areliego ród Arelitów. Są to rody gadytów, czterdzieści tysięcy pięćset osób objętych spisem. Potomkami Judy byli Er i Onan, którzy jednak pomarli w ziemi Kanaan. Następni synowie Judy według ich rodów. Od Szeli pochodzi ród Szelitów, od Peresa ród Peresytów, od Zeracha ród Zerachitów. Od synów Peresa pochodzą od Hesrona ród Hesronitów, od Hamula ród Hamulitów. Są to rody Judy, 76 pięćset osób objętych spisem. Oto potomkowie iz-Sahara według ich rodów. Od Toli pochodzi ród Taloitów, od Puwy ród Puwitów, od Jaszuba ród Jaszubitów, od Shimrona ród Shimronitów. Są to rody iz-Sahara. 64 300 osób objętych spisem. Oto potomkowie zabulona według ich rodów. Od Sereda pochodzi ród Seredytów, od Elona ród Elonitów, od Jachleela ród Jachleelitów. Są to rody zabolona, 60 500 osób objętych spisem. Oto potomkowie Józefa według rodów Manassesa i Efraima. Synami Manassesa byli Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. Synami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród jezerytów, od Heleka pochodzi ród Helekitów, następnie Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów, i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów, wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Hefer, od którego pochodzi ród Heferytów. Selofhat, syn Hefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córki Selofhada miały imiona Machla, Noa, Hogla, Mika, Milka i Tirsa. Są to rody Manassesa, pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osób objętych z pisem. A to są potomkowie Efraima, według ich rodów. Od Szutelacha pochodzi ród Szutelachitów, od Bekera ród Bekerytów, od Tachana ród Tachanitów. A synem szutelacha jest eran, od którego pochodzi ród eranitów. Są to rody efraimitów, 32500 osób objętych spisem. Są to potomkowie Józefa według ich rodów. Oto potomkowie Benjamina według ich rodów. Od Beli pochodzi ród belaitów, od Aszbela pochodzi ród aszbelitów, od Achirama ród achiramitów. Od Szefufama, ród Szefufamitów, od Hufama, ród Hufamitów. Synami Beli byli Ard i Naaman. Od Arda pochodzi ród Ardytów, od Naamana ród Naamitów. Są to potomkowie Beniamina, według ich rodów, 45 600 osób objętych spisem. Oto potomkowie Dana, według ich rodów. Od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów, są to potomkowie Dana według ich rodów. Liczba wszystkich członków rodów Szuchamitów wynosiła 64 400 osób objętych spisem. Oto potomkowie Asera według ich rodów. Od Jemny pochodzi ród Jemnitów, od Jeżwiego ród Jeżwitów, od Berii ród Berjaitów, od synów Berii pochodzą. Od Hebera, ród Heberytów, od Malkiela, ród Malkielitów. Córka Asera nazywała się Sarach. Są to rody Aserytów: 53 400 osób objętych spisem. Oto potomkowie Neftalego według ich rodów. Od Jachseela pochodzi ród Jachseelitów, od Guniego ród Gunitów, od Jesera ród Jeserytów, od Shillema ród Shillemitów. Są to rody Neftalego, 45 400 osób objętych spisem. Liczba wszystkich spisanych Izraelitów wynosiła ogółem 601 730 osób. Pan powiedział do Mojżesza: Ten kraj ma być podzielony między nich jako dziedzictwo, według liczby osób. Plemieniu, które liczy więcej ludzi, przydzielisz większe dziedzictwo, a mniej licznemu mniejsze. Każdy otrzyma przydział według danych spisu. Ziemia ma być rozdzielona przez losowanie. Otrzymają więc dziedzictwo przez losowanie imion swoich przodków. Losem ma być podzielone dziedzictwo pomiędzy plemienia liczniejsze i mniej liczne. Oto spis lewitów według ich rodów. Od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów, od Kechata ród kehatytów, od Merariego ród Merarytów. Dalsze rody lewitów są następujące. Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kechat był ojcem Amrama. Żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego, urodzoną w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. Aaronowi urodził się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. Nadab jednak i Abichu zginęli, kiedy zanieśli przed Pana niezgodny z prawem ogień. Wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca życia wzwyż było dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani razem z resztą Izraelitów i nie otrzymali pośród nich żadnej własności. To byli Izraelici, których spisali Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu, w pobliżu Jordanu, naprzeciwko Jerycha. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu na pustyni Synaj. Pan powiedział im bowiem, że z pewnością umrą na pustyni i żaden z nich nie pozostał przy życiu oprócz Kaleb'a, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nun'a. Koni długi rozdział z wielką ilością różnych imion, rodów i tak dalej, i tak dalej. Żadnej ciekawej historii w sumie. Konie, zobaczcie, Izraelici robią kolejny spis, nie? Kiedy doszli już do Ziemi Obiecanej, stoją przed Jerychem, mają za momencik wejść do, do Ziemi Obiecanej, będzie oczywiście jeszcze cała sprawa z Jerychem, to się podliczają znowu, czyli sprawdzają, że tak powiem, jakie mają siły, kto jest do podziału ziemi i tak dalej, i tak dalej. A nie oprócz takiego oczywiście historycznego znaczenia tego momentu, które dosyć zrozumiałe, spisy powszechne robi się w wielu krajach na świecie, to zobaczcie, to jest taka też dobra praktyka duchowa, że kiedy ma zacząć się coś nowego, tutaj, jakby koniec wędrówki przez pustynię, będzie początek zaraz życia w ziemi obiecanej to robimy podsumowanie tego właśnie, ilu nas jest, jacy jesteśmy, kto do czego i tak dalej. Kochani, to właśnie dlatego na przykład w Kościele taka praktyka się przyjęła, nie? Że jak ktoś, nie wiem, bierze ślub, idzie do kapłaństwa albo ma jakieś inne ważne wydarzenia życiowe, to robimy takie podsumowanie życia, nie? Stąd się wzięły, nie wiem, spowiedzi generalne, czy w ogóle taka próba ogarnięcia dotychczasowego okresu życia. To jest bardzo dobra i święta praktyka. Nie można tego oczywiście robić co dwa dni, ale rzeczywiście w ważnych momentach życia bardzo, bardzo warto taką praktykę stosować. Zobaczyć, na czym stoisz, co masz, co jest w Twoich zasobach, czego ci brakuje i tak dalej, co trzeba naprawić. Warto to praktykować.